Halo, halo, dzień dobry. Słuchajcie, pierwsza lekcja nagrana specjalnie dla klasy w 6C, także pozdrawiam Was. Mam nadzieję, że taka forma będzie Wam odpowiadała i będzie dla Was też taka bardziej czytelna niż same notatki. Co dzisiaj? Nie skończyliśmy ostatnio tematu dotyczącego tych państw, które z nami graniczą. Mówiłam Wam, że były trzy takie państwa nazwane w skrócie RAB, czyli Rosja, Austria, Prusy. Pamiętam, że zrobiliśmy sobie Prusy i mówiliśmy między innymi o tym, że to jest naprawdę dosyć małe państewko, ale sposób rządzenia tym państwem przez trzech takich królów, którzy byli z wykształcenia wojskowymi, zaprowadzili taki wojskowy styl rządzenia. Rzutowało to też, słuchajcie, na liczebność armii. Nie wiem, czy pamiętacie, że tam dosyć specyficzna liczba była. 100 tysięcy wojska. Powiedziałam, że warto byłoby się zastanowić, czy te 100 tysięcy to dużo, czy mało. Jak będziecie szukali odpowiedzi, popatrzcie na terytorium, co niektórzy już pewnie wiedzą, o co chodzi. Dzisiaj proponuję, żebyśmy zrobili sobie kolejne państewka. Została nam Rosja i Austria, więc przygotujcie sobie zeszyty. Zaczynamy od Rosji. Podręcznik jak najbardziej nam będzie nasz potrzebny. I zaczynamy Rosję, strona 141. Ta mapka. Opowiem Wam troszeczkę o Rosji. Podyktuję Wam punkty, podyktuję Wam tą notatkę, ale jednocześnie ta sama notatka znajdzie się na Librusie, więc ci, co nie zdążą, czy wolą sobie spokojnie później to uzupełnić, będą mogli zrobić to później. Słuchajcie, Rosja. Rosja, ja zawsze się śmieję, duży zielony stwór na mapie. To jest państwo rosyjskie XVIII wieku. Popatrzcie sobie na mapę. Najpierw znajdźcie tą część, która jest najciemniejsza. Tu zaczyna się w XV wieku tworzyć to państwo. Jak w legendzie sobie poczytacie, rok 1462, księstwo moskiewskie, a następnie księstwo dokonuje podbojów, coraz więcej. Cały ten zielony teren, który zobaczycie, jest to już państwo rosyjskie, tu akurat w XVIII wieku. Kto rządzi tym państwem? W tabelce, którą szykowaliśmy, także jak zerkniecie sobie do zeszytu, tam była taka tabelka, i mieliśmy podać na pewno tak, dynastię. Dynastia Romanów, albo Romanowów. Romanowów nawet będzie lepiej, jak zapiszecie. Dynastia Romanowów, dynastia, która zasiada na tronie, tego nie mamy w podręczniku, w 1613 roku. To jest sytuacja, nie wiem, czy pamiętacie, jak były wojny XVII wieku, to przez chwilę udało nam się mieć w rękach koronę carską. Co prawda nasz książę nie zdążył się koronować, nie został carem, ale takie poczynania były robione. Rosjanie oczywiście nie zgodzili się na to, wywołano bunt i w 1613 roku w wyniku tego buntu doszło do takiej wojny, gdzie Polacy musieli opuścić Kreml i właśnie wchodzi dynastia Romanowów i ona sprawuje rządy od 1613 roku aż do końca I wojny światowej, 1918 roku, kiedy to ta dynastia zostaje po prostu zlikwidowana. W jaki sposób, dowiecie się później. Wpisujemy. Dynastia Romanowów, a osoby, które są charakterystyczne dla tej dynastii, które nas będą interesowały przez najbliższe dwie lekcje, to jako przedstawiciele wpiszecie dwie osoby. Piotr I, Wielki, przydomek uzyskał oczywiście później za swoje dokonania, i caryca Katarzyna, również wielka. Czyli Piotr I Wielki, Katarzyna Wielka. To są przedstawiciele. Potem mieliśmy taki dział, który miał mówić o reformach i gospodarczych, i reformach politycznych, ale warto kilka słów o tym, co się w tej Rosji działo. Piotr I Wielki. W podręczniku mamy o nim notatkę, że w 1689 roku obejmuje rządy młody Piotr I, zwany później Wielkim, i jako cel postawił sobie unowocześnienie państwa. Rzeczywiście, słuchajcie, Piotr miał fajne swoje własne zaplecze, takie własne doświadczenie. On jako młody chłopak zatrudnił się na zachodzie, pracował jako cieśla w portach przy budowie statków.
Obserwując jednocześnie cały system funkcjonowania państw zachodnich, ściągania podatków, wszelkich nowinek technologicznych, i kiedy wraca do swojego państwa rodzimego, do Rosji, bardzo chce zrewolucjonizować to państwo, unowocześnić, i założył sobie cel, że Rosja ma być najbardziej rozwiniętym takim krajem na całym kontynencie. Zaczyna wdrażać reformy. Reformy różne i obyczajowe. Tu tego nie będziemy zapisywać, ale bardzo fajna reforma obyczajowa, kiedy on kazał szlachcicom rosyjskim, czyli bojarom, zgolić brody, bo we Francji wówczas nie było takiej mody, czy w ogóle w Europie była moda na to, żeby nie posiadać brody, a że Piotr chciał, żeby państwo było europejskie, no to też tej brody nie mogą posiadać. Albo chociażby bardzo mu się spodobał zwyczaj picia herbaty o określonej godzinie, ten angielski 5 o'clock. I też chciał, żeby jego bojarzy w ten sposób dyskutowali, oczywiście najlepiej w jakimś języku francuskim, o polityce, o gospodarce, o kulturze. No, gdzieś takie pomysły miał. No ale to jest coś, co jest jako ciekawostka, którą zawsze gdzieś tam Wam wrzucę. Natomiast co robi w gospodarce? Co robi w swoim państwie? Tam mamy te dwa działy. Mieliście w notatce coś takiego, że zrobiliśmy sobie gospodarka i pod spodem polityka. I teraz co do gospodarki. Na pewno zapiszecie rozwój manufaktur. Chyba w każdym państwie XVII wieku te manufaktury rozwijają się dosyć prężnie. Co jeszcze? Reforma oświatowa, czyli niestety, znowuż narzucenie szkół. Sobie zaznaczam, co wam dyktuję, bo później się okaże, że zapiszę wam całkiem co innego. Czyli tak, manufaktury na pewno, reforma oświatowa na pewno, w gospodarce, i znowuż zróbcie sobie tak, że jak skończymy te dwie rzeczy, wpiszemy w gospodarkę, czyli wpiszemy reforma manufaktur i reforma oświatowa, to potem, jak już będzie ten dział polityka, to już zaczniecie pisać tutaj, tak jakby na przełomie gospodarki i polityki, taką rzecz. Polityka podbojów. Polityka podbojów, i w polityce podbojów chociażby taka sytuacja, że Piotr I wziął udział w takiej wojnie północnej. Ona jest w podręczniku opisana, zaraz wam ten fragment pokażę. I w wyniku tej wojny północnej, była to wojna ze Szwecją, podporządkował sobie Inflanty szwedzkie. I w ten sposób uzyskał dostęp do Morza Bałtyckiego. Gdzie mamy tą sytuację opisaną? Podręcznik 141, ostatni akapit. I w tym ostatnim akapicie mamy: po przejęciu szwedzkich Inflant i Estonii, Rosja uzyskała upragniony dostęp do Morza Bałtyckiego. Na zdobytym terytorium zniesiono miasto Petersburg, do którego wkrótce przeniesiono z Moskwy rosyjską stolicę. W 1721 roku Piotr przyjął tytuł cara, a nazwę rosyjskiego państwa zmieniono na Cesarstwo Rosyjskie. Rządy Piotra I Wielkiego uczyniły z Rosji europejską potęgę. Słuchajcie, co jeszcze? Manufaktury, szkolnictwo, kopalnie, reforma wojskowa. Bardzo istotna reforma. I ją w polityce możemy wrzucić, reforma wojskowa. I tam w nawiasie sobie zapiszcie pewną liczbę. Pamiętacie, ja mówiłam, że przy każdym państwie będziemy te liczby podawać. Reforma wojskowa to przy Rosji 300 tysięcy. Dużo, mało, przedyskutujemy na końcu. W tej reformie wojskowej nie tylko zwiększyć liczbę wojsk, ale wprowadzić artylerię, wprowadzić jednolite umundurowanie, zmusił szlachtę do służby wojskowej albo służby urzędniczej. To miało wszystko usprawnić jego imperium, co też w książce mam tak opisane. W polityce jeszcze jedna rzecz: podporządkowanie cerkwi. Piotr podporządkował sobie kościół. I to też musimy sobie zapisać. Podsumowując, mamy w Rosji tak:
Dynastia Romanowów, przedstawiciele Piotr I i Katarzyna, Piotr I Wielki, Katarzyna Wielka. W gospodarce: rozwój manufaktur, reforma oświatowa. Potem na przełomie z polityką zapiszemy sobie polityka podbojów. I tu dotyczy, nawiasie, wojna północna, zdobycie szwedzkich Inflant. Wojna północna, zdobycie szwedzkich Inflant. To zapiszemy sobie. Reforma wojskowa, nawiasie 300 tysięcy. I w polityce podporządkowanie kościoła państwu. Jak nie zdążyliście zanotować, nie ma problemu, to wszystko znajdziecie na Librusie w postaci notatki. Kolejne państwo. Rosję mamy skończoną, wiem, że super się rozwija. Wielki, duży, zielony stwór na mapie nam powstał. Przeanalizujcie sobie to. I przechodzimy do państwa o nazwie Austria. Nie, Austrię mamy? Nie, nie mamy. Mamy Prusy, tak, teraz Austria. Słuchajcie, mapka znowuż obok, na 140 stronie. Ta mapka, gdzie jest Austria. Nie ma takiego państwa jednolitego, dużego, które znajdziecie o nazwie Austria. Ponieważ Austria się bardzo rozrasta od XVI do XVIII wieku, to, co jest najciemniejsze, to jest początek tego potężnego państwa. I znowuż uzupełniamy tabelkę. Przedstawiciel, dynastia najpierw. Habsburgowie. Jest w podręczniku? Proszę sobie zerknąć. Pierwsza linijka tutaj. Habsburgowie. Przedstawiciele również mamy troszeczkę niżej. Macie cesarzowa Maria Teresa i jej syn Józef II. Matka i syn z potężnej dynastii Habsburgów sprawują władzę. Państwo trudne. Państwo wielonarodowe. Państwo wielokulturowe. Dużo odłamów religijnych. Więc no, ciężko to ujednolicić i zrobić z tego potęgę. No ale zaczynamy. Reformy. 140 strona, akapit drugi. Za panowania cesarzowej Marii i jej syna cesarza Józefa II w austriackiej monarchii przeprowadzono wiele ważnych reform. W całym kraju utworzono sieć urzędów podległych władzom centralnym w Wiedniu. Dzięki profesjonalnym urzędnikom monarchia była najsprawniej funkcjonującym państwem na naszym kontynencie. Podatki nałożone na szlachtę i duchowieństwo sprawiły, że wzrosły dochody skarbu. Pozwoliło to powiększyć i zreformować armię według pruskich wzorów. Macie tu już pierwsze reformy, które w Austrii możemy sobie zapisać. I to jest, słuchajcie, taka reforma dotycząca urzędów. Czyli pierwszą reformą będzie powołanie sieci urzędów. Powołanie sieci urzędów to będzie pierwsza rzecz. Ja sobie też zapiszę, bym wiedziała, o co Wam mówić. Powołanie sieci urzędów. Następnie narzucenie podatków szlachcie. To jest druga reforma. Podatki. Proszę zwrócić uwagę, kolejna reforma, która może mieć wpływ też na gospodarkę, bo zaprowadzi troszeczkę spokój, to jest wolność religijna. To jest reforma, można powiedzieć, reforma kościoła. Tutaj akurat taka ciekawostka, że w Austrii była specjalna odmiana religii, tak zwany józefizm, czyli możemy przypuszczać, że właśnie od tego Józefa II. On wprowadza swoją taki odłam religijny, ale na tą chwilę musimy pamiętać, reforma religijna, w nawiasie tolerancja, czyli wprowadza tolerancję. Następna rzecz, zniesienie poddaństwa. Zniesiono poddaństwo, chłopi nie muszą, nie są poddanymi, mogą opuszczać wieś i chłop uzyskuje prawo do dziedziczenia ziemi. To jest, słuchajcie, w XVIII wieku niebywałe, bo w państwie polskim w tym czasie poddaństwo i pańszczyzna dalej istnieją. I co jeszcze możemy?
Tam było mnóstwo reform. Reforma skarbowa, sądowa, ja Wam to wszystko rozpiszę. Natomiast te, co najważniejsze, to tak jak mówiłam, że to była ta sieć urzędów, na pewno, słuchajcie, reforma ta religijna, reforma wojskowa. I przy reformie wojskowej tutaj będzie liczba 200 tysięcy. I to jest to, co w tych państwach najwięcej macie do zapamiętania, to co Wam opowiedziałam. I teraz chciałabym krótko podsumować, bo my jesteśmy w sytuacji, kiedy XVIII wiek dla naszego państwa będzie oznaczał rozbiory. Będziemy to jeszcze dokładnie opowiadać, natomiast takiego trochę wyprzedzamy fakty. I te liczby, które Wam podałam, chciałabym, żebyście się zastanowili, popatrzyli na mapę. Prusy, niebieski teren, niebieska linia granicząca, ale przede wszystkim te Prusy najbardziej właściwe, te ciemne, tu 100 tysięcy wojska. Austria, wszystko, co jest w kolorze pomarańczowym, dosyć duży teren, 200 tysięcy wojska. Rosja, duży zielony stwór, 300 tysięcy wojska. Państwo polskie, które tu na mapie macie czerwoną linią graniczącą zaznaczone, w XVIII wieku 25 tysięcy wojska. Ale przemyślcie, które z tych państw tak naprawdę miało tego wojska najwięcej? Na tą chwilę dziękuję. Następne spotkanie, nowy temat. Trzymajcie się ciepło.